Życie prawdziwie chrześcijańskie przejawia się na zewnątrz w darach Ducha Świętego. Aby je osiągnąć, trzeba trwać w Chrystusie, mówił papież w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną. Franciszek nawiązał do niedzielnej Ewangelii, w której Jezus przy ostatniej wieczerzy przygotowuje uczniów na czasy, kiedy nie będzie Go już fizycznie wśród nich. Tym niemniej również wtedy uczniowie mają trwać z Nim w jedności. Aby to wyjaśnić, Jezus posługuje się obrazem winnego krzewu. Latorośl nie przynosi owocu, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Franciszek podkreślił, że ten, kto trwa w jedności z Jezusem, otrzymuje też dary Ducha Świętego. Są to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Riceviamo un nuovo modo di essere. Otrzymujemy nowy sposób bycia. Życie Chrystusa staje się naszym życiem. Możemy tak jak On myśleć i postępować, widzieć świat i rzeczy oczami Jezusa. W konsekwencji możemy Jego sercem kochać naszych braci, począwszy od najuboższych i cierpiących, wydając w świecie owoce dobroci, miłości i pokoju. Po modlitwie Regina Celi Franciszek przypomniał postać brata Luigiego Bordino. W sobotę w Turynie został on zaliczony w poczet błogosławionych. Był świecką osobą konsekrowaną ze zgromadzenia braci świętego Józefa Benedykta Cottolengo. Zmarł w Turynie przed 38 laty. Poświęcił on swe życie osobom chorym i cierpiącym.